Łukasz, słyszysz mnie? Dobra. Czy mogę szybko wymienić baterię jeszcze przed konkursem? Dzięki. Szanowni Państwo, rozpoczynamy finał sportowego czempionatu Polski Morikoni w kategorii 5-latków. Konkurs rozgrywany o nagrodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Torów Służewiec. Jak do tej pory czyste konto zachowuje 14 5-latków, a do finału zakwalifikowały się tylko te, które miały łączny wynik po finałach nie gorszy niż 8 punktów karnych. Kony zobaczymy w finale. Miało być 60%, startowało 99%, no ale że na tej ostatniej pozycji było miejsce ex aequo, no to ostatecznie widzimy 62 konie. Szanowni Państwo, ja wrócę do Was przy rozgrywce, która mam nadzieję, że będzie, bo jeśli teraz mamy 14 zerowych, to trzymajmy kciuki a za to, ażeby w tej rozgrywce wystartowało co najmniej 8 5-latków w tym roku, ale zanim do tej rozgrywki dojdzie, zobaczymy wspaniałą ucztę, zwłaszcza dla znawców sportu jeździeckiego, dla znawców hodowli koni, przejazdy podstawowe, niełatwy parkur, 12 przeszkód, w tym potrójna kombinacja, norma czasu 81 sekund, a przy okazji tych przejazdów poznacie Państwo rodowody koni, pochodzenie hodowców, właścicieli. O tym wszystkim specjalnie dla Państwa opowiadać będzie pan Tomasz Bagniewski, który jest wielkim pasjonatem hodowli koni w Polsce i na świecie, oczywiście hodowli koni sportowych. Ja już mu oddaję głos. Za momencik rozpoczynamy konkurs, a jako pierwszy zaprezentuje nam się westfalski koń, konkretnie ogier Dominate F. I Arkadiusz Fimmel z klubu jeździeckiego Fimmel Team. Dominate F to westfalski ogier. Jego hodowcą jest pan Marek Fimmel i właścicielem także on. Okazuje się jednak, że jako pierwszy wystąpi Wojciech Dalkie, klub jeździecki Sokół Damasławek. Dosiadać będzie Wałacha Ulisse. To koń polskiej hodowli, polski koń sportowy. Jego hodowcą i właścicielem jest tata zawodnika, pan Antoni Dalkie. Ulisse, syn czołowego ogiera stacji ogierów rodziny państwa Dalkie, Magnum van de Bishop, po Elvis ter Putte, dalej Diamant de Semilly, a więc Ulisse, którego zaraz zobaczymy na parkurze, to reprezentant rodu ogiera Ultimate. Magnum van de Bishop, także dosiadany przez Wojciecha Dalkie, dwukrotnie zwyciężał w konkursach Grand Prix na krajowych zawodach w Jaszkowie i w Lesznie. Bardzo liczna grupa potomstwa. Już w ubiegłych edycjach sportowego czempionatu mieliśmy okazję widzieć szereg utalentowanych koni po tym ogierze. Matka Ulive po ogierze Karandasz to
Ogier z rodu Ogiera Darko. Sam startował w konkursach międzynarodowych 140 cm. Następna matka po ogierze pełnej krwi angielskiej Julio Mariner. Bardzo uniwersalny reproduktor, który dawał znakomite potomstwo do wszystkich konkurencji jeździeckich. I kolejna matka sprawdzona w konkursach skoków 130 cm po ogierze Jasper. To zwycięzca Pucharu Świata pod Hugo Simonem. Także ogier z wysokim dolewem pełnej krwi angielskiej po Folblucie Courville. Z rodziny żeńskiej, z której pochodzi prezentowany Ulisse, to można wyróżnić takie konie jak Royal Angel, który startował w ekipie amerykańskiej, i przede wszystkim klacz Utasza, która startowała pod holenderskimi zawodnikami, między innymi mistrzem olimpijskim Jeromem Dubeldamem i Michaelem van de Vlutenem. A przed nami już Maria Kosmalewicz, reprezentująca Stowarzyszenie Kraju Jumping Team, będzie dosiadać wielkopolskiego wałacha Primo Perfect NF. Hodowcą tego konia jest pani Natalia Włodarczak-Kubiak, a właścicielką zawodniczka. Primo Perfect NF to syn ogiera Tjungske, także ogiera hodowli holenderskiej, który rozpoczął swoją karierę hodowlaną w stajni Jana Grewego, następnie sprowadzony do Polski, był między innymi czołowym w stadninach koni w Rzecznej, w Racocie, w Dobrzyniewie. Szeroko korzystali z niego także hodowcy prywatni. Tjungske to syn Kartago, a więc z rodu Kotacz-san. Matka Tjungske ponownie po ogierze Julio Mariner, niezwykle zasłużonym dla hodowli koni sportowych ogierze pełnej krwi. Matka Primo Perfect, dosiadana swego czasu w konkursach 130 przez hodowczynię Primo Perfect, panią Natalię Włodarczak-Kubiak, to klacz Wielkopolska Parada po ogierze Escudo, który z kolei reprezentował Polskę w kategoriach młodzieżowych pod markiem Modelewskim. Escudo, koń wyhodowany w stadninie koni w Posadowie, po Dido z matki, po pełnej krwi angielskiej Kadyksie. Siedem punktów karnych, z tego 3 za przekroczoną normę czasu, to wynik Marii Kosmalewicz i Primo Perfect NF. 8-3. Komisja sędziowska podjęła decyzję o zmianie normy czasu wraz z gospodarzem toru i norma czasu w tej chwili wynosi 83 sekundy. 83 sekundy, nowa norma czasu. A za moment rozpocznie swój przejazd reprezentant gospodarzy Szymon Tęczak. Dosiadać będzie wielkopolskiej klaczy Gualtiara L. Hodowcą tego konia jest stadnina koni w Racocie, a właścicielem pan Jan Ludwiczak. Gualtiara L to córka ogiera westfalskiego Vulcano L, chyba najbardziej znanego ogiera hodowlanego stacjonującego w agrohandlu. Koń ten był w wieku 3 lat drugim wicechampionem zakładu treningowego w Białymborze. Następnie był finalistą sportowego czempionatu i mistrzostw Polski Młodych Koni w kategorii koni 4-letnich. Największe sukcesy jednak święcił w wieku 6 lat. Gdzie był ponownie finalistą Mistrzostw Polski Młodych Koni, a na sportowym czempionacie zdobył złoty medal. Do wszystkich tych
sukcesów Wulkana L poprowadził Marcin Będkowski. Niestety upadek z koniem oznacza tutaj eliminację. A jako kolejnego zobaczymy Mateusza Tyszko, Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek. Dosiadać będzie kolejnego konia polskiej hodowli. Jest to Ogier Diego, polski koń sportowy, hodowcą i właścicielem tego już przecież utytułowanego Ogiera. Jest stadnina koni nad Wigrami, która przypomnę, w dniu wczorajszym jej koń wygrał klasyfikację koni czteroletnich tegorocznej edycji sportowego czempionatu. A Diego to syn Ogiera holenderskiego Grandorado TN. Grandorado, wielka gwiazda tej holenderskiej stacji ogierów, sam uczestniczy w konkursach skoków na poziomie międzynarodowego Grand Prix, jest dosiadany przez Willema Grewego, a Grandorado poprzez ogiery Eldorado, Clinton, Corrado reprezentuje ród ogiera Cordelabrie, najliczniejszego, najsilniej rozgałęzionego rodu męskiego w światowej hodowli koni skokowych. Matka Grandorado to córka ogiera Karolus II, ogiera holsztyńskiego, także z karierą na poziomie międzynarodowego Grand Prix, kolejna po legendarnym już Balubé di Rouet. Bardzo ciekawa także żeńska strona rodowodu tego ogiera i jego matka, klacz holenderska DFU de Ivie, to córka swego czasu lidera światowej listy rankingowej francuskiego ogiera Diamant de Semilly. A kolejna matka w tym rodowodzie to córka zdobywcy Pucharu Świata pod Josem Lansingiem ogiera Liberoha, który w finale Pucharu Świata nie zrobił żadnego błędu. Dziewięć punktów karnych, z tego 5 za przekroczoną normę czasu, to wynik Diego pod Mateuszem Tyszko. Przejazd rozpocznie Maria Stanisławiak, reprezentantka gospodarzy, będzie prezentować wyhodowaną i należącą do pana Jana Ludwiczaka westfalską klacz Conti CL. To kolejny potomek ogiera Vulcan N. Przypomnę, że ogier ten poprzez ogiery Vulcano Voltaire reprezentuje ród ogiera Furioso. Matka po ogierze Pilot, klacz z niemiecką premią państwową. Natomiast żeńska strona rodowodu to konie holsztyńskie, klacz Corvette L po ogierze Cascavello, dalej Cartago, a więc, przepraszam, Cascavello to syn Karolusa, ale to także reprezentant rodu ogiera Cotacsan. Matka Corvetty po ogierze Corleograf, to koń sprawdzony w międzynarodowych konkursach 140 cm, poprzez ogiery Corleone Caletto reprezentuje ród ogiera Cordelabrie. Cztery punkty karne, czas w normie, to wynik Marii Stanisławiak i klaczy Conti CL. Sygnał do startu odebrała Jagienka Łukomska, klub jeździecki Rancho Poznań, na koniu San Escobar. To w wałach polskiej hodowli, polski koń sportowy. Jego hodowcą i właścicielem jest tata zawodniczki, pan Jerzy Łukomski.
San Escobar legitymuje się rodowodem sugerującym, że został to koń wyhodowany do konkurencji ujeżdżenia. Jego ojciec, westfalski ogier Adorator, był między innymi srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu. Jego wówczas także dosiadała Jagienka Łukomska. Natomiast matka Sri Lanka po ogierze Sergio Rossi. A Sergio Rossi to syn jednego z najlepszych synów Sandro Hita, ogiera Ser Donnerhall. W następnym pokoleniu mamy konia klasy Grand Prix w ujeżdżeniu Relevanta po Rubinsteinie, który zresztą też startował w ujeżdżeniu na tym najwyższym możliwym poziomie. I wreszcie w kolejnym pokoleniu Weltmeier, ogier hanowerski ze stada ogierów w Cele, który w swojej karierze hodowlanej zdobył praktycznie wszystko. Był czempionem Kerungu, czempionem zakładu treningowego i hanowerskim ogierem roku. Wspaniała dynastia hanowerskich koni ujeżdżeniowych. Cztery punkty karne to czas w normie. Wynik pary San Escobar i Jagienka Łukomska. Przejazd rozpoczął Dawid Skiba, reprezentant gospodarzy, prezentuje wyhodowanego i należącego do pana Jana Ludwiczaka, westfalskiego ogiera New Escobar L. To już trzeci w tym konkursie potomek westfalskiego reproduktora Vulcan L. Przypomnę tutaj może, że to najsilniej wykorzystany w hodowli spośród ogierów hodowlanych agrohandlu Śrem, był między innymi Vulcan L ogierem czołowym w stadninach w Nowielicach, w Racocie, w Mosznej. Korzystali z niego też chętnie liczni hodowcy prywatni. Matka New Escobara L to klacz holsztyńska, klacz Nubia po ogierze Katu. To może o tyle nietypowy ogier holsztyński, który mimo skokowego rodowodu startował na poziomie Grand Prix w ujeżdżeniu. Katu poprzez ogiery Con Air, Contender, Calypso reprezentuje ród ogiera Cor de la Brie. New Escobar to kolejny koń od klaczy Nubia L, który wyróżnia się sportowo. Mamy tutaj na sportowym czempionacie także Wałacha Niki L po Che Guevara od tej samej klaczy. Zero punktów karnych, czas w normie, to wynik pary Dawid Skiba i New Escobar L. Sygnał do startu otrzymał już Łukasz Kozak, klub jeździecki Trachy Gliwice. Dosiada on holenderskiego wałacha Mustang. Właścicielem tego konia jest jeździecki klub sportowy DIM. Ojciec Mustanga, holenderski ogier El Salvador, to syn ogiera Vigaro, dalej Tangelo, Narcos II, ród ogiera Ibrahim, do którego należy także bardzo znany ogier Alme. El Salvador ma matkę po ogierze Kojak, dalej Pilot, a więc to hodowla westfalska przyczyniła się do powstania tego holenderskiego ogiera. Natomiast matka Mustanga, klacz Ballerina, to córka ogiera Contendro II, dalej Contender,
pełny brat Contendro pierwszego, może nie z tak spektakularną karierą hodowlaną, ale również bardzo cenny ogier hodowlany, sporo młodszy od swojego starszego brata i dzięki temu cały czas jeszcze czynny w hodowli. Następna matka w rodowodzie Mustanga to córka swego czasu lidera światowej listy rankingowej najlepszych ojców do skoków, ogiera Kidam de Revel. 0 punktów karnych, czas w normie, to wynik Łukasza Kozy na Mustangu. Jako kolejna wystąpi Laura Kostek, amazonka klubu sportowego Sydow Riding Team. Będzie prezentować westfalską klacz Caliberi di Angel. Zawodniczka jest właścicielką tego konia. To córka westfalskiego ogiera Kolinkor, ogiera stacjonującego w niemieckim państwowym stadzie ogierów w Moritzburgu. Bardzo dużo nośników wielkiej urody mamy w rodowodzie tego ojca prezentowanej klaczy, a są to ogiery Kapitan Fire po Contendro, dalej Kalido. Oba to konie o bardzo wysokiej koncentracji krwi polskiego Anglo-Araba Ramses, stąd jego duża szlachetność i uroda. Matka po Kolinkora po Kornecie Oboleńskim, który w ogóle w światowych programach hodowlanych jest używany między innymi głównie ze względu na swoją niezwykłą urodę i szlachetność, którą bardzo wiernie przekazuje na kolejne pokolenia. I kolejna matka w rodowodzie Kolinkora po francuskim Anglo-Arabie Monsignier, który zasłużył się także polskiej hodowli, dając ogiera Morawia, po którym był trzykrotny olimpijczyk we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego pod Pawłem Spisakiem, koń Banderas. Natomiast matka prezentowanej klaczy, klacz Una, to córka ogiera Numero Uno, dużej klasy sportowiec dosiadany przez niemieckiego jeźdźca Marco Kuchera, a Numero Uno jest po Liberocha, dalej Landgraf, a więc z rodu ogiera Lady Killer. Także ciekawy kolejny ogier w tym rodowodzie, Color Rubin, to syn Cordalme, bardzo zasłużone ogiery skokowe. 4 punkty karne, czas w normie, to wynik Laury Kostek i Caliberi di Angel. Sygnał do startu otrzymał Ksawery Śniegucki z JKS-u w Jaruszówce. Będzie prezentował holsztyńską klacz Barsalla de Lorraine. Pani Anna Krzecka jest właścicielką tej klaczy. Córka ogiera Barclay to ogier ze Związku Holsztyńskiego, bezpośrednio syn legendarnego Balubé de Rouet. Barclay zresztą także startuje w tej chwili już na poziomie międzynarodowym w skokach, a jego ojciec, przypomnę, trzykrotnie zdobywał pod brazylijskim jeźdźcem Rodrigo Pessoa Puchar Świata w skokach przez przeszkody. Matka Barclaya po ogierze Clearway, uważanego za najszlachetniejszego syna słynnego Capitola, a więc jest to koń z rodu Cotacsan. I następna matka po zwycięzcy zakładu treningowego, świetnie ruszającym się Holsztynie, ogierze Alcatraz. Natomiast matka Barsalli, klacz Tara IV, to bezpośrednio córka ogiera Casal, najbardziej utytułowanego, najbardziej znanego w tej chwili ogiera hodowlanego należącego do Związku Holsztyńskiego. W wielkim sporcie dosiadał go Rolf Goran Bengston. Czysty przejazd, przepraszam, 1 punkt karny za przekroczoną normę czasu, to wynik pary Ksawery Śniegucki i Barsalla de Lorraine.
Przejazd rozpoczął Łukasz Smoczyk, reprezentujący Racocki Klub Jeździecki, dosiada wielkopolskiej klaczy Gerania. To koń wyhodowany i należący do stadniny koni w Racocie. Kolejny, piąty już potomek w tym konkursie Ogiera Vulcan L od matki Geira po Bolszoi. Matka Gerani była wicechampionką polowej próby dzielności w stadninie w Racocie, a jest córką Ogiera Bolszoi, którego w konkursach do wysokości 140 dosiadał Wojtek Dalkę. Był Bolszoi sportowym czempionem Polski w kategorii koni sześcioletnich. Jego rodowód charakteryzuje się bardzo wysokim dolewem pełnej krwi angielskiej, bo jest on bezpośrednio synem Folbluta Favoritas, konia urodzonego na Litwie, który swoją karierę sportową odbywał w ekipie norweskiej i zwyciężał między innymi na poziomie międzynarodowego Grand Prix. Następna matka w rodowodzie Gerani po holsztyńskim ogierze Atlas Bawaria. 4 punkty karne, czas w normie. To wynik Łukasza Smoczyka i klaczy Gerania. Przejazd rozpoczął Skiergiej Kozłow z profilu piła na klaczy holenderskiej Minerva. To córka Ogiera Harley po Heartbreaker, a więc z rodu Ogiera Fax pierwszy. Harley, wielka gwiazda hodowli stadniny VDL. W swojej własnej karierze sportowej startował w konkursach międzynarodowych 150, dosiadała go irlandzka amazonka trenująca w Niemczech Jessica Curten. Matka Minervy po ogierze Tangelo van de Zuidhove. To ogier będący bliskim krewnym ogiera Colorado, który w latach 90. sprowadzony do Polski dał między innymi w wielkopolskich stadninach w Pępowie bardzo dobre potomstwo, konie Biskwit, Jakobin, Szaleniec i wiele, wiele innych. Osiem punktów karnych, czas w normie. To wynik pary Siergiej Kozłow i Minerva. Zapomniałem dodać, że Minerva to koń należący do pana prezesa Jerzego Cerby. Przejazd rozpocznie Artem Capin, który będzie dosiadać holenderskiego ogiera M. Carmel Juk Gigitar MGR. To syn Korneta Oboleńskiego. Kornet Oboleński, dalej Clinton Corrado Cordelabrie. Wspaniała, chyba we współczesnej hodowli najbardziej żywotna, najchętniej wykorzystywane odgałęzienie rodu słynnego Cordelabrie. Matka Korneta Oboleńskiego po ogierze Heartbreaker sama także startowała na poziomie międzynarodowym w skokach przez przeszkody. I kolejna matka w rodowodzie Korneta po Randel Z,
a to z kolei prawnuk polskiego Anglo-Araba Ramzes. Matka prezentowanego konia, klacz i Kleopatra, to córka ogiera Kapitan Fire, po Contendro z matki po Kalido. Kapitan Fire w barwach stajni Liges startował na poziomie międzynarodowym do poziomu konkursów 150 cm. Kolejna matka po ogierze Marlon, a to z kolei syn Zeusa, ogiera francuskiego, szeroko wykorzystanego w hodowli niemieckiej, z konia z wysokim dolewem krwi angloarabskiej. Cztery punkty karne, czas w normie. To wynik Artema Capina i konia M. Carmeluk Gigitar MGR. A sygnał do startu otrzymała już Belinda Herzog z Tuszyńskiego Klubu Jeździeckiego Garbówek. Będzie prezentować klacz zapisaną do Anglo-European Studbock o nazwie Disney. To przykład ciekawego rodowodu. Ojciec Torado, holenderski, sprawdzony w dużym sporcie, a matka widzowska, folbludka, dżungla po Snow Kid. Ojciec Disney, ogier holenderski Torado, dosiadany był przez Krzysztofa Ludwiczaka w konkursach klasy międzynarodowego Grand Prix poprzez ogiery Morado, Indorado, Corrado, reprezentuje ród ogiera Cordelabrie. Matka Torado po Nimerdorze to także koń klasy olimpijskiej, legenda hodowli holenderskiej. Natomiast matka Disney, wspomniałem, że to córka folbluta Snow Kid, dalej Orange Bay i Antiquarian. Każdy z tych ogierów, oprócz znakomitych wyścigowców, dawał także konie do sportu jeździeckiego, nie tylko do skoków, ale także do wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Cztery punkty karne, czas w normie. To wynik Belindy Herzog i klaczy Disney. A przed nami już Marta Konarska, reprezentująca Klub Jeździecki Agrohandel Śrem, będzie prezentuje wyhodowaną przez pana Janusza Jakubka, a należącą do pana Krzysztofa Konarskiego klacz Ukajali Vulcan L. To polskiej hodowli koń, polski koń sportowy. Kolejny potomek legendy hodowli agrohandlu ogiera Vulcan L, tym razem od holsztyńskiej klaczy Unora A po Quiet Capital. Quiet Capital to syn Kidam de Revella, czempiona światowej listy rankingowej swego czasu, od matki będącej pełną siostrą ogiera Capital. Rzeczywiście bardzo interesujący rodowód, bardzo zasłużony dla hodowli holsztyńskiej ogier. Następna matka po ogierze Lord i kolejna po ogierze Kalando. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Marty Konarskiej i Ukajali Vulcan L. A sygnał do startu otrzymał już Jacek Zagor z Nadwiślanina z Kwidzyn, dosiadający oldenburskiego ogiera Samsel Lazar.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to koń wyhodowany i należący do pana Edmunda Lazarewicza. Samsel Lazar to syn najsłynniejszego współcześnie ogiera hodowlanego francuskiego Diamant de Semilly, który poprzez ogiera Leto de Semilly reprezentuje ród ogiera Ultimate. Koń, który w swojej karierze między innymi był złotym medalistą Mistrzostw Świata w skokach przez przeszkody. Eric Lavalua, francuski jeździec, dosiadał diamanta w okresie jego największych sukcesów sportowych. Matka Samsel Lazar, klacz Velvet Lazar, znakomita zarówno pod względem sportowym, jak i hodowlanym. W swojej własnej karierze sportowej doszła już do poziomu konkursów 150, a w karierze hodowlanej dała między innymi sportowego czempiona z Olszy w kategorii czterolatków pod Tomaszem Miśkiewiczem ogiera Darko Lazar. Znakomita także kolejna matka w tym rodowodzie, Angela de la Cruz, pod różnymi jeźdźcami startowała na poziomie konkursów Grand Prix. Córka ogiera numero uno. 12 punktów karnych, czas w normie. To wynik Jacka Zagora i Samsel Lazar. Przejazd rozpoczął Wojciech Dalkę z Sokoła Dama Sławek. Prezentował będzie kolejnego konia wyhodowanego i należącego do swojego taty, pana Antoniego Dalkę. Tym razem jest to Itot w wałach polskiej hodowli, polski koń sportowy. Kolejny syn ogiera Magnum van de Bishop, tym razem od klaczy Ielwe po Cuidaro. Klacz ta podobnie jak wcześniejszy koń Wojtka, pochodzi z tej samej rodziny żeńskiej. A klacz Jelwek, matka prezentowanego i to pod Agatą Dalkę startowała w konkursach klasy 145 cm. Jest to córka ogiera Cuidaro, ogiera ze stacji ogierów Jana Grewego. Następna matka także stamtąd pochodzi i jest to córka ogiera Karambole, chyba największej gwiazdy w tej stacji ogierów, konia klasy międzynarodowego Grand Prix po Cassinim, a więc z rodu ogiera Cottage-San. 4 punkty karne, czas w normie. To wynik Itot i Wojtek Dalkę. Sygnał startowy otrzymał Mateusz Tyszko, Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek, na klaczy A Golden Truce HZ. Jest to córka młodego reproduktora z kolekcji ogierów stadniny Zangerscheide, A Golden Boy Hero Z, po Aganik de Signier, czyli po jednym z czołowych reproduktorów tej belgijskiej stadniny. Oczywiście jest to ród ogiera Darko, w dalszych pokoleniach wywodzący się od ogiera pełnej krwi angielskiej Derlewe. Matka prezentowanej klaczy, klacz Trus, to córka ogiera Lide d'Armain, ogiera francuskiego z wysokim dolewem krwi angloarabskiej, bardzo popularnego ojca matek w hodowlach kraju w Benelux.
a potomstwo Ogiera Aganik de Signé świetnie zaprezentowało się w wczorajszym finale czterolatku. Czysty przejazd, czas w normie to wynik A Golden Trus HZ Mateusza Tyszko. Zapraszamy na parkur Macieja Hanzlika ze Stowarzyszenia Klub Jeździecki Preria Wilkowice. Prezentował będzie Ogiera zapisanego do księgi stadnej Sangerscheide Sequin Z. To koń wyhodowany przez panią Iwonę Kruszyńską, a należącą do firmy Marchan. Sequin Z, syn Ogiera Ser Oboleński, Ogiera, który doszedł do poziomu międzynarodowych konkursów skoków 140 cm, był dosiadany m.in. przez czołowego jeźdźca stadniny Sangerscheide, Christiana Almana, a sezon hodowlany 2020 spędził w Polsce, w stadninie w Kalnikowie, był oferowany polskim hodowcom. Sequin Z to syn Ser Oboleńskiego, dalej Staccato Gold, a więc z rodu Ogiera Semper Idem. Matka Ser Oboleńskiego to córka Ogiera Kornet Oboleński, która w swojej karierze hodowlanej dała m.in. Ogiera Kupi, bardzo chętnie i często wybieranego przez polskich hodowców, szereg znakomitych młodych koni, także po tym Ogierze w Polsce widzieliśmy, już widzimy. Matka Sequin Z, klacz Cimba, po Ogierze Castillo, to Ogier, który stanowił w polskim oddziale niemieckiej stadniny Falkenshof, syn Ogiera Karolus pierwszy, który pochodzi z rodu Kotaczsan, bo to syn Kapitola, a jego matka charakteryzuje się również bardzo wysokim udziałem krwi polskiego Anglo-Araba Ramzes. Następna matka po ogierze Pacco to syn Paradoxa i kolejna po ogierze Francisco, a to syn Frillingsbala. To rodowód bardzo charakterystyczny dla hodowli westfalskiej. Osiem punktów karnych, czas w normie. To wynik pary Maciej Hanzlik i Sequin Z. Sygnał do startu odebrał Maciej Kasperek z Racuckiego Klubu Jeździeckiego, a dosiadał będzie Wałacha Cedover. To koń polskiej hodowli, polski koń sportowy, wyhodowany w stadninie koni Racot. Właścicielem konia jest pan Krzysztof Mocek. Cedover to syn Ogiera Diamant de Semilly, jeden z bardziej popularnych prądów krwi we współczesnej hodowli koni skoczków, ród Ogiera Ultimate, a sam Diamant de Semilly był m.in. złotym medalistą Mistrzostw Świata w skokach przez przeszkody w ekipie francuskiej. Plejada kapitalnych koni hodowlanych i sportowych zapracowała Diamantowi na tytuł najlepszego reproduktora świata, jeśli chodzi o ojców koni do skoków. A najlepsi jego synowie, tacy jak Diarado czy Emerald, kontynuują hodowlane dzieło swojego słynnego ojca. Matka Cedover, klacz Chloe, ukończyła trening w zakładzie treningowym w Białymborze, a jest córką Landosa, Ogiera, który swoją karierę rozpoczynał w Polsce,
a kończył ze znakomitymi wynikami w Niemczech, dając między innymi wielką gwiazdę stacji ogierów Zozat Ogiera Lordanos. 12 punktów karnych to wynik Barry Cedover i Maciej Kasperek. A przed nami już Marcin Będkowski, który w tej chwili reprezentuje barwy JKS-u Ferwienckowice i klacz Quick My Lady VHZ. To także koń o znakomitym rodowodzie, córka Quickstara, którego na poziomie międzynarodowych Grand Prix dosiadała niemiecka amazonka z pochodzenia Amerykanka Meredith Michaels-Berbaum. Quickstar dalej Galube, Ruth Ogiera Alme. Znakomita także matka Quickstara, klacz Stella po angloarabskim ogierze Nitard, również w Pucharach Świata była dosiadana przez Meredith Michaels-Berbaum. Matka Quick My Lady VHZ to córka ogiera Milord Cartago, jednego z najlepszych ogierów hodowlanych po legendarnym olimpijczyku Cartago. Oczywiście z matki francuskiej klaczy po Żalisko. Matka Milorda Cartago, klacz Fragrance di Chalut. Sama startowała w konkursach 140 cm, a oprócz Milord Cartago dała także innego bardzo ważnego dla hodowli belgijskiej reproduktora Bamako de Mus. Czysty przejazd w normie czasu to wynik pary Marcin Będkowski i Quick My Lady VHZ. A startuje inny były jeździec agrohandlu Śrem, pan Leszek Gramza, który w tej chwili reprezentuje stowarzyszenie Rodan Club, a prezentował będzie holenderską klacz My Flower. Właścicielką tego konia jest pani Dobrochna Kucharska. Klacz ta jest córką ogiera Grandorado, to także kolejny już potomek tego ogiera w tym konkursie. Wielka gwiazda holenderskiej stacji Team Niehoff poprzez ogiery Eldorado. Clinton Corrado reprezentuje ród ogiera Cordelabrie. Bardzo ciekawa także matka My Flower. Oriental to córka ogiera Indoctro, ogiera holsztyńskiego, ale który całą swoją karierę sportową i hodowlaną związał z Holandią. Kolejna matka w tym rodowodzie po ogierze Elmshorn to Soleyskin Lorda, a więc ogier z relatywnie wysokim dolewem pełnej krwi angielskiej i kolejna matka po Nimerdorze. Cztery punkty karne, czas w normie. To wynik Leszka Gramzy i klaczy My Flower. A przed nami Adam Grzegorzewski, który przez trzy dni sportowego czempionatu niestety nie zdążył nam dostarczyć pochodzenia swojego konia, ale myśmy swoimi sposobami doszli do tego. Dosiadał będzie holenderskiego ogiera Ramazotti. To syn ogiera Vanan. Vanan, syn Diamanta de Semili, a więc reprezentuje ten ogier ród ogiera Ultimate. Natomiast matka Vanana to córka ogiera Kanan. Bardzo cenna klacz hodowlana, która w swojej karierze
dała aż 8 koni startujących w międzynarodowych konkursach o wysokości przeszkód co najmniej 140 cm. Od poprzedniego konia znajdujemy się już w strefie tych par, które po dwóch półfinałach nie zrobiły więcej niż 4 punkty karne. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Adama Grzegorzewskiego i Ogiera Ramazzotti. Sygnał do startu otrzymała już Julia Skotarczak. Zawodniczka profilu Piła będzie prezentować holenderskiego wałacha, który do niej należy, o nazwie Mr. It's Possible, SRK. To syn Ogiera It's Possible SRK po Ogierze Eurocommerce Berlin, dalej Cassini, a więc z rodu Ogiera Kotacz-san. Ogier It's Possible SRK startował na poziomie międzynarodowych konkursów 155 cm w ekipie Meksyku. Bardzo dobra rodzina żeńska, z której pochodzi ojciec prezentowanego wałacha. Jego matka startowała na poziomie 135 cm, a jest to córka Kidam de Revela. Kolejna matka w konkursy 150 cm po Calvadosie Self-France. I kolejna, również sprawdzona sportowo w konkursach 135 cm, córka Ogiera Volter. Natomiast matka prezentowanego wałacha, Klacz Aloma, to córka Ogiera Tygo po numero uno, a więc z rodu Ogiera Lady Killer, a kolejna po Ogierze Indorado i jeszcze kolejna po Folblucie po Ogierze Lucky Boy. Cztery punkty karne w normie czasu to wynik Julii Skotarczak i Mr. It's Possible SRK. Przejazd rozpoczęła Aleksandra Wołąs z klubu jeździeckiego Sielanka Warka. Prezentuje konia polskiej hodowli wałacha Salvador One. To polski koń sportowy, koń wyhodowany przez pana Marcina Nowaka, a należący do zawodniczki. Bardzo liczna grupa potomstwa Ogiera Number One prezentuje się na tegorocznym sportowym czempionacie. Przypomnę, że to koń premiowany na holsztyńskim Kerungu, który ukończył z wysokim indeksem zakład treningowy. Następnie kontynuował swoją karierę sportową w Polsce. Dosiadany przez Maksymiliana Wechtę doszedł do poziomu międzynarodowych konkursów Grand Prix. Koń niezwykle urodziwy, szlachetny i z tego co widać wiernie te cechy przekazujący na swoje potomstwo. Bardzo ciekawe także żeńska strona rodowodu tego wałacha, klacz Seniorita po Frazesie, którego Mariusz Klejniuk prezentował między innymi, był czwarty w Mistrzostwach Polski Seniorów w skokach przez przeszkody, a wcześniej Frazes był mistrzem Polski koni pięcioletnich w WKKW. Frazes, wnuk legendy polskiego jeździectwa i hodowli Ogiera pełnej krwi angielskiej Arkus, dosiadany przez Grzegorza Kubiaka. Czysty przejazd w normie czasu to wynik pary Salvador One i Aleksandry Wołąs. Sygnał startowy odebrał Maciej Kostrzewski, stadnina Krzywopłoty. Prezentował będzie oldenburskiego wałacha Missouri Hipika. To
koń wyhodowany przez rodzinę państwa Kostrzewskich, a należący do zawodnika. Syn Ogiera, Milord Kartago, tutaj już dość szeroko o nim opowiadałem. Może tylko przypomnę, że to reprezentant rodziny klaczy Ifrane, jednej z wielkiej trójki najważniejszych rodzin żeńskich w hodowli belgijskiej. Jak mam okazję mówić o rodzinie klaczy Ifrane, to zawsze przypominam sobie rok 1990, pierwsze światowe igrzyska jeździeckie w Sztokholmie, gdzie wśród czterech najlepszych skoczków świata, bo były to wówczas konkursy przesiadane, znajdował się francuski anglorab Morga, to syn klaczy Ifrane. Matka Missouri Hippika, klacz Carnut Girl, to córka francuskiego Ogiera Carnu, dalej Oberon de Moulin i Laudanum, bardzo rzadko spotykana w polskiej hodowli linia męska, a bardzo cenna, ceniona przez hodowców, przede wszystkim koni skokowych na całym świecie. Następna matka w tym rodowodzie, córka Ogiera Kartago i kolejna po Ogierze Pilot. Co ciekawe, to ta klacz to pełna siostra Wałacha Pies Priamos, dosiadanego przez Ludegera Berbauma i Ogiera Pluspunkt, który stanowił także w Polsce. Czysty przejazd w normie czasu to wynik pary Missouri Hippika i Maciej Kostrzewski. Sygnał startowy odebrał Łukasz Jończyk ze klubu jeździeckiego Sielanka Warka, a dosiadać będzie Wałacha Minnesota. To koń zapisany do księgi stadnej AS, należy do pani Anny Marii Jagielak. Syn Ogiera Umberto Ask, to syn Korneta Obleńskiego. Sam Umberto startuje już na poziomie międzynarodowego Grand Prix. Dosiada go brazylijski jeździec Yuri Manzur. Umberto Ask jest od matki, która startowała w konkursach 145 po Ogierze Lazio, wielkiej gwieździe stacji ogierów rodziny Beckman. Lazio Polancer II, a więc z rodu Ogiera Lady Killer. Matka Minnesoty, klacz Carentina po Carentino. Dalej klacz Indra po Cor de la Brie. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Łukasza Jończyka i Wałacha Minnesota. Nie ma konia na parkurze, chyba będzie przerwa.
Jako pierwszego po przerwie zobaczymy Mateusza Tyszko, Tuszyński Klub Jeździecki, Garbówek. Dosiadać będzie klaczy Ramatuel FTS. To belgijska klacz BWP, należąca do firmy Devis SRO. Ramatuel to córka Ogiera. Tangelo, przypomnę, bliski krewny znakomicie zaznaczonego w polskiej hodowli Ogiera Colorado. Tangelo po Narcos II to ród Ogiera Ibrahim, a więc ten sam ród, z którego pochodzi też Ogier Alme. Sam Tangelo chodził w konkursy 160 cm. Przez całą swoją karierę hodowlaną cieszył się bardzo dużym zaufaniem i uwagą hodowców. Dał cały szereg znakomitego potomstwa. Ostatnio wielkie świeci, wielkie triumfy na światowych hipodromach święci jego chyba najlepszy syn Tobago Z. Matka Tangelo po ogierze pełnej krwi angielskiej Laudanum i kolejna matka po ogierze Ramiro. Matka Ramatuel, klacz Nutella, to córka Kanana, bardzo popularna w tej chwili krew skokowa ojca, między innymi mistrza olimpijskiego Wałachanino di Musonie. Jej matka z kolei to córka innego francuskiego reproduktora Tenor Mancia. Dała w swojej karierze hodowlanej 5 koni startujących na poziomie międzynarodowym w konkursach co najmniej 140 cm. Ramatuel znakomicie zaprezentowała się również jako czterolatka tutaj w Olczy na czempionacie sportowym. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Mateusza Tyszko i klaczy Ramatuel FDS. Jako kolejnego zobaczymy Jakuba Dorynka. A dosiadać będzie on belgijskiego wałacha Zenit van de Donkheve Z. Jakub Dorynek, klub jeździecki Kalumet Boszkowo, a Zenit to syn Ogiera Zirocco Blue. Zirocco Blue to uczestnik najtrudniejszych konkursów skokowych pod holenderskim jeźdźcem Jurem Wrellingiem. Między innymi reprezentował Holandię w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zirocco Blue, najpopularniejszy, najsławniejszy reprezentant rodu Ogiera Lucky Boy pełnej krwi angielskiej we współczesnej hodowli. Kapitalna rodzina żeńska, matka Zirocco Blue chodziła 140, to córka Voltera. Babcia chodziła konkursy 150, to córka Leto de Semili. I prababcia także chodziła na poziomie międzynarodowych konkursów 140 cm, córka francuskiego Alisco. Co ciekawe, z tej samej rodziny co Zirocco Blue pochodzi także ogier Steph Boy, francuski ogier, który dał między innymi w swojej karierze hodowlanej wielkiej klasy sportowej klacz Diane de Fontuach, dosiadanej przez Grzegorza Kubiaka. Matka prezentowanego Zenita, klacz Joanna, to córka ogiera Vivaldi, dalej Cellano, Contender, Cordelabrie. Niestety jeden punkt karny za przekroczoną normę czasu to wynik Zenita pod Jakubem Dorynkiem. Sygnał rozpoczął przejazd już Dawid Skiba, reprezentant gospodarzy, dosiada westfalskiego ogiera Rupaczu L.
to koń wyhodowany i należący do pana Jana Ludwiczaka. Kolejny potomek Wulkana L, tym razem od klaczy Rucola R, córki innej gwiazdy w hodowli i sportu agrohandlu, ogiera Che Guevara L. Che Guevara był między innymi czempionem zakładu treningowego w Białymborze, następnie trzykrotnym finalistą Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody. Wówczas dosiadał go Jacek Bucki. Kontynuował swoją karierę na poziomie konkursów 140 cm. Był dosiadany także przez Leszka Gramzę i przez Wiktora Szałę. Matka Rucoli, czyli babcia Rupaczu L, to czempionka polowej próby dzielności w Racocie, córka ogiera Landos, a więc z rodu ogiera Lady Killer. Kolejna po holenderskim Elmero i kolejna po ogierze pełnej krwi angielskiej Mangan po Dakota. Cztery punkty karne, czas w normie, to wynik Dawida Skiby i Rupaczu L. Przejazd rozpocznie kolejny potomek Wulkana L, już chyba dziesiąty koń w tym konkursie po tym reproduktorze, klacz Wesania L. To koń polskiej hodowli, polski koń sportowy, dosiadana będzie przez Marię Stanisławiak, reprezentantkę gospodarzy. Pan Janusz Jakubek wyhodował tego konia, a właścicielem jest pan Jan Ludwiczak. Wesania L to córka holsztyńskiej klaczy Valetta II, klacz o rodowodzie niemieckim, ale wywodząca się z polskiej stadniny państwa Kosickich z Wielkopolski, córka francuskiego reproduktora Efeb Forever po Galubę, z Efeb Forever z rodu ogiera Alme, a jego matka po ogierze pełnej krwi angielskiej Night and Day. Natomiast następna matka w rodowodzie Wesani L to córka ogiera Caretino, którego w Pucharach Świata dosiadał Ludger Berbaum. I kolejna po ogierze Gaspari, a który jest po Folbludzki Tam 104A, ten sam, z którego pochodzą Contrendro, Caretano czy Corland. Czysty przejazd czas w normie to wynik Marii Stanisławiak na Wesani L. A przed nami już Filip Lewicki z klubu jeździeckiego Czachary Pogorzelica. Prezentował będzie hanowerskiego wałacha Confedro. Pan Paweł Lajs jest właścicielem tego konia. Confedro to syn ogiera Contargos, wielkiej gwiazdy stacji ogierów Paula Szokemile. Ogier ten przez szereg lat znajdował się nieco w cieniu swoich bardziej utytułowanych kolegów stajennych, ale sukcesy jego potomstwa odniesione na arenie międzynarodowej sprawiły, że w tej chwili urósł do, kto wie czy nie, numeru jeden w tej jakże ważnej dla światowej hodowli stacji ogierów. Matka Confedro to córka ogiera Federweiser, dalej Feiner Graf Werther, a więc stary hanowerski ród męski ogiera Flink. Kolejna matka po ogierze
a ten się charakteryzuje z kolei wysokim dolewem krwi angloarabskiej poprzez Ogiera Macho. 4 punkty karne czas w normie. To wynik chwili Palewickiego i Wałacha Konfedro. Sygnał startowy odebrał.
cennym koniem hodowlanym, założyła fenomenalną rodzinę skokowych koni sportowych. Matka Artura Zetklacz, Cynia, to córka Ogiera Orlando, dalej Heartbreaker, a więc z rodu Ogiera Fax pierwszy, a matka Orlando jest po Ogierze Darko, co w rodowodzie Artur CZ daje bliski inbred na tego słynnego belgijskiego reproduktora. Przypomnę, że był on czwarty indywidualnie na Igrzyskach Olimpijskich pod Ludo Filipartsem. 0 punktów karnych, czas w normie to wynik Szymona Stasiaka i klaczy Artur CZ. Przebieg rozpocznie Ludmiła Siergiej Krzysztofiak, reprezentująca klub sportowy Salio, będzie prezentować Wałacha Barel. To koń polskiej hodowli, rasy wielkopolskiej, stadnina koń w Tempowie jest hodowcą tego konia, a właścicielem Łukasz Wyszkowski. Barel to syn Ogiera Czardasz, Ogiera, ze stada Ogierów w Gnieźnie. Koń bardzo urodziwy, szlachetny, syn czempiona próby dzielności Ogiera Czelanosboj. Czardasz w swojej karierze hodowlanej dał już między innymi złotego medalistę Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody Ogiera Bankiet i srebrną medalistkę Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu klacz bursztynową damę. Barel to syn klaczy Berenika po francuskim reproduktorze Cap de Neville, po starter dalej Ranco, czyli z tej samego rodu męskiego, co słynny Cor de la Brie. Matka Bereniki po Ogierze Escudo, który pod Markiem Modelewskim reprezentował Polskę w kategoriach młodzieżowych we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, a startował także w skokach. 0 punktów karnych, czas w normie, to wynik Ludmiły Siergiej Krzysztofiak i konia Barel. Jako kolejnego zobaczymy Jakuba Szelangiewicza z klubu jeździeckiego Bonin i Ogiera zapisanego do księgi stadnej Sangerscheide Donovan Z. To koń wyhodowany i należący do pana Andrzeja Gołasia. Kolejny koń po legendarnym Diamant de Semilly, tym razem od klaczy Contessa pierwsza G po Turbut Quirinus. Turbut Quirinus, ojciec matki kontessy pierwszej G, od której pochodzi Donovan Z, to koń, który miał niezbyt długą, ale bardzo dobrą karierę sportową. Dosiadany był przez Jacka Bobika. Bardzo szeroko też użyty w hodowli, ponad 300 zarejestrowanych źrebiąt. To jak na realia hodowli polskiej, rewelacyjny wynik. Kolejna matka w tym rodowodzie to córka Ogiera Contact Me po Cartago, a więc z rodu Ogiera Cottage-san. Zawodnik zrezygnował z kontynuowania przebiegu. Thank you.
Prosimy o poprawienie przeszkody numer 8. A przed nami już Natalia Osysko, reprezentujący klub jeździecki Antoniówka i Wałach Polskiej Hodowli. Play to polski koń sportowy, koń wyhodowany przez Michała Duszyńskiego, a należący do Amazonki. Syn Ogiera Aracento, Ogiera, który reprezentuje niemieckie odgałęzienie rodu Ogiera Alme. A matka Aracento to klacz sprawdzona w konkursach skoków 140 cm, córka złotego medalisty olimpijskiego i zdobywcy Pucharu Świata pod Otto Begerem Ogiera Cento. Matka Pleja, klacz Peonia po Ogierze Alvarez, to także ród Ogiera Alme. I kolejna matka po Ogierze Kevin, a ten z kolei jest synem mistrza Polski w seniorów bez przeszkody pod Grzegorzem Kubiakiem Ogiera Orkisz. 12 punktów karnych, czas w normie, to wynik Natalii Osysko i Pleja. Nie ma konia na parkurze. Sygnał do startu otrzymała Jagienka Łukomska, która dosiada klaczy Frances. To koń polskiej hodowli, polski koń sportowy. Hodowczynią tej klaczy jest pani Monika Tadych, a właścicielem pan Piotr Łakomy. Frances to córka Ogiera Milion Dolar, Ogiera ze Związku Holsztyńskiego. Który przez kilka sezonów zdobył sobie liczne grono fanów, był chętnie i często wybierany przez hodowców holsztyńskich, gdyż stanowi pewną ewę rodowodową, a jednocześnie charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami użytkowymi. Ma też doskonały rodowód, jego ojciec Plot Blue, dziadek Mister Blue, to konie, które zwyciężały w najtrudniejszych konkursach jeździeckich świata, a reprezentują one ród Ogiera Lucky Boy. Matka Milion Dolara po mistrzu świata Ogierze Vigo d'Astrui, kolejna po mistrzu olimpijskim Cento i kolejna po Nababie de Ref, który był jednym z najcenniejszych synów Quidam de Revela. Matka Frances, klacz Felicien po Ogierze Carrison, to czempion zakładu treningowego w Białymborze, który później był także użytkowany sportowo, a jednocześnie był bardzo popularnym reproduktorem. Przez jakiś czas stanowił także w stadninie koni w Racocie. Kolejna matka w tym rodowodzie to córka Ogiera Calvadur i kolejna po Ogierze pełnej krwi angielskiej Sacramento Song. Osiem punktów karnych, czas w normie, to wynik w klaczy Frances i Jagienki Łukomskiej. Sygnał startowy otrzymała Angelika Podgórna, klub jeździecki Czachary Pogorzelica, dosiada polskiej hodowli Wałacha Nerrado. To polski koń sportowy, koń wyhodowany przez pana Marka Grabowskiego, a należący do pana Jakuba Podgórnego.
Nerrado, kolejny potomek Ogiera Holsztyńskiego number one. Kilka razy już go tutaj przywoływałem. Bardzo liczna grupa potomstwa wśród koni 4 i 5-letnich po number one. Matka Nerrado, klacz Noble Natur po Ogierze Land Jonker. To koń, który zwyciężył w zakładzie treningowym w Białymborze. Startował w konkursach skoków do poziomu 130 cm. Koń bardzo urodziwy, szlachetny, o nowoczesnym rodowodzie. Bardzo dużą popularnością wśród polskich hodowców się cieszył. Poprzez Ogiera Land Jonker, Land Adel reprezentuje on Lady Killer. Matka Land Jonker, Argentinusie i kolejna po czempionie światowej listy rankingowej Ogierze Granus. Natomiast matka babcia Nerrado to córka Ogiera Centurion Montfort po Kapitolu, a więc z rodu Ogiera Cottagesan. 0 punktów karnych, czas w normie. To wynik Angeliki Podgórnej i Nerrado. Startuje Martin Rozynek z klubu jeździeckiego Profil Piła na holsztyńskim ogierze Castello R. Pan Przemysław Rozynek jest właścicielem tego ogiera. To syn holsztyńskiego ogiera Cascadello, ogiera o największej hodowlanej popularności spośród potomstwa legendarnego Casala. Przypomnę, że Cascadello ma matkę po ogierze Clearway, a więc z rodu ogiera Cottagesan, i kolejną matkę po zdobywcy Pucharu Świata ogierze I Love You. To bezpośrednio syn ogiera Alme. Matka Casello LR, klacz Endra, córka Corrado, którego w Pucharach Świata dosiadał Franke Slotak. Następna matka po Contenderze, a więc matka Casello, podobnie jak ojciec, ma bardzo wysoką koncentrację krwi Cordelabrie, i kolejna matka po zaawansowanym w krew Holsztynie ogierze Lord. Cztery punkty karne, czas w normie, to wynik Martina Rozynka i konia Casello R. Przejazd rozpocznie Paulina Endraszka z klubu FS Suchin. Dosiadać będzie hanowerskiej klaczy Demeter. Demeter to córka ogiera Diacontinus pod Jarado, a więc z rodu Diacontinus, wielka gwiazda niemieckiego państwowego stada ogierów. Cele ogier słynący z przekazywaniu swojemu potomstwu nie tylko wielkiej skoczności, ale także znakomitego ruchu, spokojnego, zrównoważonego temperamentu, wielkiej jezdności, a także bardzo dużego kalibru i wzrostu. Diacontinus był finalistą Bundeschampionatu w kategorii koni 6 i 7-letnich, a startuje w konkursach międzynarodowych 145. Matka Diacontinusa po Contendro pierwszym, bardzo ceniony w hodowli zachodnioeuropejskiej nick rodowodowy Diarado na Contendro. Matka Demeter, klacz Sofia, córka ogiera Stolzenberg. To kolejny ogier ze stada ogierów w cele z tego, w tym rodowodzie, hanowerski ogier roku, bardzo zasłużony dla hodowców z tej organizacji hodowlanej. Hanowerskim ogierem roku był także jego ojciec, ogier Staccato, który pod
Ewą Marią Bitter był dwukrotnie mistrzem Niemiec w skokach przez przeszkody. 0 punktów karnych, czas w normie to wynik Pauliny Endraszki i Klaczy Demeter. Przed nami kolejny już potomek Ogiera Cascadello. Tym razem jest to Cascadero, dosiadany przez Witalija Szaradnika z klubu jeździeckiego HEAA Turek. Hodowcą tego Ogiera jest pan Piotr Wize, a właścicielem gospodarstwo rolne Andrzej Opłatek. Cascadero to koń polskiej hodowli, polski koń sportowy. I jest to potomek klaczy hanowerskiej Cremona. Post-staccato, przed chwilą opowiadałem o tym ogierze, może dopowiem tylko, że jest to reprezentant rodu, który w hodowli hanowerskiej założył ogier trakeński sen. Następna matka w rodowodzie Cascadero to córka ogiera Calypso II, bezpośrednio po Cordelabrie i kolejna matka po ogierze pełnej krwi angielskiej Goodmatch. Czysty przejazd w normie czasu to rezultat Witalija Szaradnika i Cascadero. Przejazd rozpocznie Aleksander Lewandowski, klub sportowy Adamus Equestrian. Dosiadał będzie ogiera zapisanego do księgi stadnej Sangerscheide, Crystal Blue D.I.F. Z. Pan Bartłomiej Lewandowski jest właścicielem tego konia. Crystal Blue to syn ogiera Chacon Blue z kolekcji ogierów Paula Schockemille. Według portalu Hipomundo jest to najlepszy ojciec sześciolatków na świecie w tej chwili. Syn ogiera Chaco Blue, lidera światowej listy rankingowej najlepszych ojców koni do skoków. Matka Chacon Blue pokuje, że Carton, dalej Cartago, olimpijski koń Josa Lansinga i kolejna matka po ogierze hanowerskim Domino, który reprezentuje ród, który w hodowli hanowerskiej założył Folblood Devil's Own. Matka Crystal Blue to klacz My True Blue The If po Mr. Blue, a więc z rodu ogiera Lucky Boy. Bardzo cenna także kolejna matka w tym rodowodzie, to klacz sprawdzona w konkursach skoków 150. True Star po ogierze Quick Star, a więc z rodu Alne. I kolejna matka po ogierze Landgraf. Czysty przejazd, czas w normie, to wynik Aleksandra Lewandowskiego i Crystal Blue D.I.F.Z. Przejazd rozpocznie Rafał Krajewski ze Stowarzyszenia Kraju Jumping Team. Będzie prezentował hanowerską klacz Doloris. To koń wyhodowany i należący do pana Eckharda Cordesa. Kolejna klacz po Diakontinusie, tym razem od klaczy Lady Balu po Balu di Rue. Balu di Rue, ogier z kolekcji ogierów Paula Schockemille, sam startował na poziomie konkursów 150 cm, a jest uważany za najlepszego syna w hodowli legendarnego Balu di Rue. Co ciekawe, od tej samej matki co Balu di Rue,
pochodzi także inny wielkiej klasy sportowiec Ogier Balu di Reventon, który startuje w ekipie amerykańskiej. Matka Lady Balu jest po Ogierze Rafanus, dalej Rafael Ramiro, a więc z rodu polskiego Anglo-Araba Ramzes, a kolejne dwie matki w tym rodowodzie to córki ogierów La Coro i La Rome. Obydwa te ogiery są synami Landgrafa, a więc dużo krwi dużo krwi Lady Killera wnoszą do tego rodowodu. Osiem punktów karnych, czas w normie. To wynik Rafała Krajewskiego i klaczy hanowerskiej Doloris. Łukasz, powtórz. Sygnał startowy otrzymał Mateusz Tyszko z Tuszyńskiego Klubu Jeździeckiego Garbówek i koń Leader One. Leader One to koń zapisany do księgi stadnej Anglo-European Studbock, syn ogiera Number One. Z wielką przyjemnością obserwuję, że tu bardzo duża grupa potomstwa po tym niezwykle szlachetnym, urodziwym, a jednocześnie bardzo dzielnym, skocznym ogierze pojawiła się na tegorocznym czempionacie. A Leader One to syn klaczy Lakira, która startowała w konkursach 145 cm, a pochodzi po ogierze Lord Pecci. Lord Pecci, dalej Lacrosse, światowego formatu skoczek w ekipie niemieckiej, obok Liberocha uważany za najlepszego sportowca spośród synów bezpośrednio Landgrafa. Następna matka w rodowodzie Leader One, klacz córka ogiera Laeken, to syn ogiera Mexico, a więc rodu Furioso. I kolejna matka po Folblucie ogierze Canabville. Leader One pochodzi z tej samej rodziny żeńskiej, co słynny Alme. Jeden z filarów współczesnej hodowli skoczków bez rodu ogiera Alme, trudno sobie wyobrazić. Jest on obecny w rodowodach ogromnej większości koni skokowych na świecie. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Leader One i Mateusza Tyszko. Sygnał startowy otrzymał Maciej Kasperek z Racockiego Klubu Jeździeckiego. Prezentował będzie ogiera Cebrest. To koń polskiej hodowli, polski koń sportowy, wyhodowany w stadnie koni w Racocie, a właścicielem jest pan Krzysztof Mocek. Cebrest to syn ogiera Balu di Rue, po Balu B di Rue, a więc właśnie z rodu ogiera Alme, a matka Cebresta to klacz Handra, klacz sprawdzona w polowej próbie dzielności, którą organizowała stadnia koni w Racocie, córka ogiera Tjungske, ogiera, który trafił do polskiej hodowli ze stadniny Jana Grewego, rozpoczynał swoją karierę hodowlaną w Holandii, a jest on synem Kartago z matki po Folblucie, po ogierze Mariner. Następna matka w rodowodzie Cebresta to córka Landosa, ogiera, którego świetnie w sporcie pokazał Krzysztof Aftyka, do tego stopnia, że wzbudził on zainteresowanie hodowców niemieckich, wrócił do Niemiec i zrobił tam znakomitą robotę hodowlaną, dając między innymi ogiera Lordanos, bardzo dobrego ojca skoczków,
stacjonującego w stacji rodziny Zozat. Osiem punktów karnych w czas w normie to wynik Cebresta pod Maciejem Kasperkiem. Przejazd rozpoczyna Krzysztof Redka z Stowarzyszenia Warszawski Klub Jeździecki, a prezentował będzie holenderskiego wałacha Majestic Trok. To koń wyhodowany w rodzinie państwa Kostrzewa, a należący do pana Huberta Artymowicza. Majestic Rock to syn ogiera Chapeau z kolekcji ogierów holenderskiej stacji Team Niehoff, syn Clearwaya, a więc z rodu ogiera Cottage-san. Sam Chapeau TN startował w konkursach międzynarodowych 155 cm, a ma matkę po ogierze Quintero, którego w międzynarodowym sporcie dosiadał Rolf Goran Bengston. Koniecznie trzeba też powiedzieć o matce Majestic Rocka, to klacz Rockella S, która reprezentowała pod Klarą Kostrzewą nasz kraj w turniejach międzynarodowych w kategoriach młodzieżowych. Rockella S po ogierze Little Rock, dalej Landaris, Landgraf, a więc z rodu ogiera Lady Killer, a matka Rockelli po ogierze Carolus, to ogier z rodu ogiera Cottage-san o bardzo dużej udziale krwi polskiego Anglo-Araba Ramses. Wspaniały holsztyński sztam 71-26, to rodzina żeńska, z której pochodzi Majestic Rock. Cztery punkty karne, czas w normie, to wynik Krzysztofa Redki i konia Majestic Rock. Sygnał startowy otrzymał Paulina Wieczorek, klub jeździecki Dragon Nowielice. Prezentować będzie oldenburskiego wałacha Carletto. Carletto to syn ogiera Carrera VDL, jednego z dwóch najlepszych ogierów hodowlanych po legendarnym Cardento, największej, chyba jednej z największych gwiazd stacji ogierów VDL. Konie reprezentują ród ogiera Cottage-san. Carrera w konkursach Grand Prix był dosiadany przez holenderskiego jeźdźca Jura Vrielinga. Matka Carrery po ogierze Balubé di Rue i kolejna matka po ogierze Zeus. A ta matka jest szczególnie interesująca, gdyż w swojej karierze hodowlanej dała między innymi gwiazdę ekipy szwajcarskiej ogiera Tinkas Boy. Matka Carletto to klacz Liza po ogierze Liza Razu, dalej Lancer II, a więc z rodu ogiera Lady Killer. Podobnie zresztą jak kolejna matka w tym rodowodzie, córka ogiera Lavallo. Pięć punktów karnych, z tego jeden za przekroczoną normę czasu, to wynik Pauliny Wieczorek i konia Carletto. Przejazd rozpoczyna Daria Kobiernik z Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep Lotnisko, a prezentować będzie holenderskiego ogiera Macho. To koń należący do pana Bartłomieja Świątka. Macho to syn ogiera Heineken, kolejny ogier z kolekcji ogierów holenderskiej stacji VDL.
po Ogierze Sirocco Blue, a więc z rodu Ogiera Lucky Boy. Bardzo ciekawa matka Heinekena, klacz sprawdzona w konkursach skoków 135 cm, córka Ogiera Rebel Z. A Rebel Z to syn, to pełny brat klaczy Ratina Z, którą tutaj już wielokrotnie w komentarzach przywoływaliśmy, która nie dość, że niesie w sobie krew polskiego Anglara Baramzes, to była swoimi wynikami sportowymi zasłużyła na tytuł klaczy stulecia. Matka Ogiera Macho, klacz Farley W, córka Ogiera Cannabis, to holsztyński koń po kontenderze, a więc z rodu Cordelabrie, z matki po Ogierze Sylvester, holsztyn z wysokim dolewem krwi francuskiej. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Macho pod Darią Kobielnik. Przejazd rozpocznie Izabela Winker, klub sportowy Meloni Horses. Prezentować będzie Ogiera, zapisanego do księgi stawnej Sangerscheide, Dom Prinzigon Meloni Z. To koń wyhodowany i należący do pana Roberta Mieleńczuka. Prezentowany Ogier to syn Dominatora 2000Z, którego potomstwo doskonale zaprezentowało się w kategorii czteroletnich koni, których finał rozegraliśmy w dniu wczorajszym. A Dominator 2000Z to wielka gwiazda stadniny Sangerscheide, syn Diamanta z Desemili od holsztyńskiej klaczy po Cassinim. Natomiast matka prezentowanego Ogiera, klacz Cornet Cup po Ogierze Cornet Sprints. Tutaj taka ciekawostka hodowlana. Matka prezentowanego Ogiera to półsiostra klaczy Lapecji, którą w konkursach zaliczanych do światowego rankingu dosiada Marek Lewicki. Czysty przejazd w normie czasu. To wynik pary Dom Prinzigon Meloni i Izabela Winker. Przejazd rozpoczyna Maciej Kostrzewski ze klubu sportowego Stadnina Koni Krzywopłoty, a prezentuje oldenburską klacz Calabria Hippica. To koń wyhodowany i należący do pana Zbigniewa Kostrzewskiego. Calabria Hippica, córka Ogiera Contendro pierwszy, Ogiera, który przez kilka sezonów był liderem światowej listy rankingowej najlepszych ojców koni do wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, a jest wysoko notowany także jako ojciec skoczków, a nawet koni ujeżdżeniowych. Contendro pierwszy poprzez Contendera Calypso reprezentuje ród Ogiera Cordelabrie, a matka Contendro pierwszy, klacz pochodząca ze sztamu 104A, charakteryzuje się bardzo wysoką koncentracją krwi polskiego Anglaraba Ramses. Calabria Hippica od klaczy Stavolta Hippica po Staccato, dalej Volter i Granus, bardzo charakterystyczny dla hodowli skokowej, hanowerskiej skład rodowodowy. Cztery punkty karne, czas w normie, to wynik pary Calabria Hippica i Maciej Kostrzewski.
Przejazd rozpocznie Andrzej Pasek z Dragona Nowielice, a prezentował będzie klacz Kartiga. Kartiga to koń polskiej hodowli, polski koń sportowy. Hodowcą tego konia jest pan Bolesław Danielewicz, a właścicielką pani Aleksandra Fabisiak. Kartiga to córka Ogiera Krajowej Hodowli, Ogiera Telko, po Ogierze Carrison, więc jest to ród Ogiera Cordelabrie. Co ciekawe, Telko jako koń czteroletni startował w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu i zdobył tam srebrny medal. Telko, ogier wyhodowany w stadnie koni w Racocie, pochodzący z rodziny żeńskiej, którą założyła złota medalistka olimpijska z igrzysk w Berlinie, klacz Tora. Matka Kartigi, klacz Cartagena, córka Larona, ogiera z kolekcji ogierów rodziny państwa Farysej, z rodu ogiera Lady Killer. I kolejny ogier w tym rodowodzie, także z tej stadniny, Correro, startował w konkursach skoków 140 cm, także na poziomie międzynarodowym. 4 punkty karne, czas w normie, to wynik pary Kartiga i Andrzej Pasek. Przejazd rozpoczyna Dawid Skiba, reprezentant gospodarzy, a prezentuje siwego holenderskiego ogiera Mighty. To koń należący do pana Jana Ludwiczaka, syn Korlanda, od klaczy po Indoktro. Korland, bezpośrednio ojciec prezentowanego Maitida, bezpośrednio syn Cordelabrie, a z matki Polandgrafia, więc mamy tutaj klasyczne holsztyńskie złożenie rodowodowe Cordelabrie na Lady Killer. Jeden z 3 najlepszych ogierów hodowlanych z holsztyńskiego sztamu 104A. Obok Korlanda są to Contendro pierwszy i Caretano. Matka Maitida, klacz El Reya, córka ogiera Indoktro, sama była sprawdzona w konkursach skoków 135 cm, a ponieważ jest córką Indoktro, reprezentuje ona ród ogiera Kotacz-san. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Maitida pod Dawidem Skibą. Sygnał startowy otrzymał Ksawery Śniegucki z klubu jeździeckiego w Jaroszówce, prezentuje wyhodowanego i należącego do Jana Grewego holenderskiego wałacha Marley. Marley po ogierze Heines GH to także ogier ze stadniny Jana Grewego, syn Karambola, a więc z rodu ogiera Kotacz-san. Heines startuje w konkursach skoków 130 cm, a jego matka jest po ogierze Staccato. Matka Marleya, klacz Gurani, po ogierze Padinus, dalej Heartbreaker, to ród założony przez holsztyńskiego ogiera Fax pierwszy. Kolejna matka w tym rodowodzie po ogierze Oberon du Milan, to koń niosący duży ładunek pełnej krwi angielskiej poprzez ogiera Laudanum. I kolejna matka po ogierze Corofino, który był jednym z najlepszych hodowlanych synów Corrado.
4 punkty karne, czas w normie, to wynik pary Marley i Ksawery Śniegucki. Sygnał do startu otrzymał Szymon Stasiak z klubu jeździeckiego Olmet Ostrów Opolski, a prezentować będzie holsztyńską klacz Kawaii. Uwaga, uwaga, bardzo ważny komunikat. Rozgrywkę koni pięcioletnich rozpoczniemy o godzinie 10.40. Rozgrywka 10.40, a początek sześciolatków planujemy na 11.45, ale to troszkę zależy od przebiegu, od sprawności przebiegu rozgrywki. Ale nie wcześniej niż 11.45. Sześciolatki. Kawaii to córka Ogiera Cascadello. Pierwszy od klaczy po Quidam de Revelu, dalej Cassini, Fernando i wreszcie klacz Cole po Roman, która jest babcią Ogiera Kali do wielkiej sławy stacji ogierów rodziny Hel. Holsztyński sztam 50-64 to rodzina żeńska, z której pochodzi Kawaii. Czysty przejazd w normie czasu. To wynik pary Kawaii i Szymon Stasiak. A za moment rozpocznie przejazd Łukasz Jończyk z klubu jeździeckiego Sielanka Warka. Prezentować będzie Ogiera Tawado. 100 koń polskiej hodowli, polski koń sportowy. Konia tego wyhodował pan Adam Mróz, a pani Barbara Dzikowska-Lach jest właścicielką. Tawado to z reprezentantów rodziny klaczy Tora, którego widzimy w tym konkursie, a jest on synem Ogiera Nevados S, który aktualnie jest najlepszym ogierem skokowym polskiej hodowli. Był dwukrotnie mistrzem Polski młodych koni w skokach przez przeszkody. Test do tych sukcesów poprowadził Nevadosa Jacek Zagor. Następnie zdobył m.in. złoty medal mistrzostw świata koni siedmioletnich, drużynowe mistrzostwo Europy w skokach przez przeszkody i brązowy medal olimpijski drużynowo dla ekipy belgijskiej. Nevados startuje aktualnie pod belgijskim miejscem Gregory Wateletem. Bardzo dobrze też rozwija się jego kariera hodowlana, cały szereg sztuk jego potomstwa. Widzimy i widzieliśmy w poprzednich edycjach zarówno Mistrzostw Polski Młodych Koni, jak i Sportowego Czempionatu Młodych Koni. Czy w dniu dzisiejszym Tawados okaże się najlepszy z tej grupy? I zobaczymy już po trzech kolejnych przeszkodach. Wszystko wskazuje na to, że będzie to czas w normie. I tym sposobem do rozgrywki kwalifikuje się para Tawados i Łukasz Jończyk. A przed nami już ostatnia para konkursu. Mateusz Tyszko z Tuszyńskiego Klubu Jeździeckiego Garbówek i Fuerte Ferrero. Ogier zapisany do księgi stadnej czeskich koni gorącokrwistych. To relatywnie rzadko okazja gościć konia tej rasy na turnieju w Polsce. Pan Paweł Holeszowski jest hodowcą tego konia, a należy on do firmy Winderen. Panie Asiu, ja tu ustawię. W
Fuerte Ferrero to syn Ogiera Caruso, Ogiera Holsztyńskiego, który startował na poziomie międzynarodowych konkursów 160 cm, a Caruso syn Caretino, którego w Pucharach Świata dosiadał sam Ludger Berbaum. Oczywiście ród Ogiera Cordelabrie. Caretino sprawdził się też doskonale jako ogier hodowlany, jest między innymi z ojcem słynnego Casala, najpopularniejszego aktualnie ogiera holsztyńskiego. Matka Caruso po ogierze Capitol, następna matka po ogierze Flamingo. Furetta, matka Fuerte Ferrero, to córka ogiera Landjunge, dalej Landgraf. I następna matka Fureida II po Godehard, to rodzina żeńska, z której pochodzi między innymi wielka gwiazda stacji ogierów Zozat, ogier Landor S, który był mistrzem Niemiec koni sześcioletnich, a następnie kapitalnie sprawdził się jako ojciec skoczków. Czysty przejazd w normie czasu to wynik Fuerte Ferrero i Mateusza Tyszko. O godzinie 10:40 rozpoczynamy rozgrywkę, która wyłoni... medalistów sportowego czempionatu młodych koni w kategorii koni pięcioletnich.
Uwaga, uwaga! Bardzo przepraszam, ale nastąpił błąd na planie rozgrywki. Przeszkody do rozgrywki. 14 to jest Joel, 6, 7 AB, 9, 11, 15, 8. Jeszcze raz powtarzam kolejność przeszkód w rozgrywce. 14, 6, 7 AB, 9, 11, 15, 8. Czy zawodnik zna trasę rozgrywki? Rozpoczynamy rozgrywkę, jeszcze będziemy tę kolejność powtarzać przed każdym zawodnikiem. Mateusz Tyszko, który do rozgrywki wprowadził aż 4 pięciolatki, najpierw na Golden Trust HZ, po Golden Boy, zresztą rodowodem już tutaj pan Tomasz Bagniecki wszystko powiedział. Zaczynamy. Zero mrukalnych, 43-03. I teraz będziemy chwileczkę czekać na Mateusza Tyszko na drugim koniu, chyba że chce wjechać wcześniej Szymon Stasiak na koniu Artur CZ, ale musi chcieć. Jeszcze raz przypomnę kolejny przeszkód w rozgrywce. 14, 6, 7, 9 i uwaga, po dziewiątce 11, 15, 8.
Wjeżdża Mateusz Tyszko na koniu Ramatuelle FDS. Będzie należy do firmy Device. Koń hodowany, też hodowana w Belgii. Jest Mateusz Tyszko. Zero blokadnej, czas 42:67, a więc to w tej chwili prowadzi Ramatuelle. A teraz Szymon Stasiak na koniu Artur C. Zawodnik jest właścicielem tego konia. No i mamy znowu zmianę na bardzo małe różnice. No i czekamy ponownie na Mateusza Tyszką, który, przypomnę, zagrał do tej rozgrywki aż 4-5-letnie konie. Musimy to wszystko rozegrać zgodnie z listą startową, ale to już ostatnie czekanie, bo potem Mateusz będzie miał więcej przerwy. Dużo pytań o początek rozpoczęcia konkursu dla koni 6-letnich. Mamy nadzieję, że uda nam się to zacząć o godzinie 11:45. Thank you.
Mateusz Tyszko za chwileczkę wjedzie na parkur. Wprowadził, tak jak powiedziałem, do rozgrywki aż 4 konie. No i chyba ten jest najbliższy sercu, bowiem to koń wyhodowany w stadninie, którą prowadzi rodzina Tyszko, w stadninie koni widzów. I do tego nie tylko po ogierze number one, ale od klaczy Lakira, na której Mateusz Tyszko odnosił sukcesy w konkursach Grand Prix. Właścicielką konia jest pani Anna Tyszko. Super przejazd, najlepszy czas jak do tej pory 41.65, niestety zrzutka na przeszkodzie Cavaliada Horse Auction. Teraz Daria Kobiernik i należący do pana Bartłomieja Świątka koń Macho. Przygotowuje się Izabela Winkier. Się błędów karnych, w tym 8 za przekroczenie normy czasu. Nie ma pani... Izabela Winkier z Meloni Horses i koń Dom Pricigon Meloni Z. Czy Amazonka zna kolejność przeszkód w rozgrywce, że jest 11, wie? Zero punktów karnych
etapny czas 42:53. Tutaj w tej chwili drugie miejsce. No i jest szansa na to, że będzie wśród pierwszej trójki koń Don Prizigono Meloni Z, zasiadała go Izabela Winkier. Teraz reprezentant gospodarzy Dawid Skibas, klub Agrande Śrem i należący do pana Jana Ludwiczaka koń wyhodowany w Holandii Mighted. ...41:60. Mighted pod Dawidem Skibą obejmuje prowadzenie. Teraz Szymon Stasiak na swoim drugim koniu, na koniu Kawaj. Siedem punktów karnych, w tym 3 za przekroczenie normy czasu, czas 52. Siedem punktów karnych, teraz Łukasz Jończyk na koniu Tawados, już może być pewny medalu pan Jan Ludwiczak, bo jego koń na pewno będzie w pierwszej trójce. Dwa ostatnie konie. Tawados świetnie w zeszłym roku spisał się w kategorii czterolatków. Syn Ogiera Emiotyne Wados od matki Polandor, właścicielką konia jest pani Barbara Dzikowska
Lach. Cztery brygadne, czas, który mógł dać drugie miejsce, 41.67. No i ostatni koń, Fuerte Ferrero, dosiadany przez Mateusza Tyszko. Mateusz Tyszko prowadził aż cztery konie, no ale jak na razie miejsca w pierwszej trójce nie ma. Fuerte Ferrero, koń wyhodowany w Czechach, należy do firmy Vintender. Winderer, przepraszam. Cztery brygadne, czas 43.96. No i tym sposobem znamy już czempiona i dwóch wicechampionów. Mighty pod Dawidem Skibą, najlepszym pięciolatkiem sportowego czempionatu Polski Młodych Koni. Miejsce drugie. Artur CZ, należący do zawodnika Szymona Stasiaka. I miejsce trzecie. Don Pritz Gon Meloni Z, należący do pana Roberta Mieleńczuka, przez niego wyhodowany, a dosiadała tego konia pani Izabela Winkier. Za chwileczkę oficjalne wyniki i ceremonia dekoracji. Uwaga, początek sześciolatków. Będziemy próbowali ten konkurs zacząć o godzinie 11.50.
Szanowni Państwo, oto przed nami sportowy czempion Polski Morricone w kategorii pięciolatków, wyhodowany w Holandii, należący do pana Jana Ludwiczaka, a dosiadany przez Dawida Skibę z klubu Agrohandel Śrem Ogier Majdit. Jest, proszę Państwa, przed nami Mighty, sportowy czempion Polski Morricone. Miejsce drugie, tytuł wicechempiona, wyhodowany w Belgii, wyhodowana klacz, zarejestrowana w księdze Zangersheide, należąca do zawodnika Szymona Stasiaka, Artur CZ. Miejsce trzecie, kolejny koń Zangersheide, ale tym razem wyhodowany przez polskiego hodowcę, jednocześnie właściciela, pana Roberta Mieleńczuka, Dopingon Meloni Z, a dosiadała tego ogiera Izabela Winkier z Meloni Horses. Miejsce czwarte, piąte i szóste dla koni dosiadanych przez Mateusza Tyszko, Ramatuel FDS, klacz belgijska, A Golden Trust HZ, klacz rasy Zangersheide i Leader One, Anglo-European Studbook, księga, koń wyhodowany w stadninie koni widzów. Miejsce siódme, Tavados pod Łukaszem Jończykiem, koń wyhodowany w Polsce. Miejsce ósme, Fuerte Ferrero pod Mateuszem Tyszko. Dziewiąte, Kałaj pod Szymonem Stasiakiem i dziesiąte, Macho pod Darią Kobiernik. Honorowe statuety dla czempiona i wicechempionów wręczać będzie pan Marian Markiewicz, zastępca dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prosimy właściciela konia, żeby odebrał statuetkę, a tym właścicielem koni jest organizator zawodów, pan Jan Ludwiczak. Puchar. Już statuetkę sportowego czempionatu Polski Morricone odebrał właściciel i jeździec zwycięskiego konia, teraz wicechampion Artur CZ. Właścicielem tego konia jest dosiadający go zawodnik Szymon Stasiak z klubu Olmed Osped Ostrów Wielkopolski. I prosimy hodowcę i właściciela drugiego wicechampiona, bo chyba jest z nami. Nie, nie ma?
Prosimy Jana Wikiera, który jest współwłaścicielem konia. Miejsce trzecie, Dom Prince Gone, Meloni Z. Konia wyhodował pan Robert Mieleńczuk, a współwłaścicielami są hodowca i trener Jan Winkier. A dosiadała tego konia Izabela Winkier. Puchar wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka dla zwycięzcy czempionatu. W tę nagrodę wręczy pan Dominik Ast, właściciel firmy DTM Horses. Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też dla najlepszego konia, tym razem polskiej hodowli. Najlepszym koniem polskiej hodowli jest Tavados. Konia dosiadał Łukasz Jączyk. Wyhodował tego konia pan Adam Rus, a właścicielką jest pani Barbara Dzikowska-Lach. Właścicielkę też zapraszamy do swojego konia. Puchar Polskiego Związku Hodowców Koni dla właściciela i hodowcy najwyżej sklasyfikowanego konia polskiej hodowli. Tę nagrodę wręczy pan Tomasz Siergiej, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni. Nagroda honorowa Związku Hodowców Koni polskiego konia sportowego dla najlepszego konia rasy. I to znowu również Tavados. Tę nagrodę wręczy pan Tomasz Bagniewski. Jest właścicielka, jak i jeśli jest hodowca, to też zapraszamy. Teraz najlepszy koń wpisany do księgi Anglo-European Studbook. I tym koniem jest Leader One, którego dosiadał Mateusz Tyszko. A koń wodowany w stadionie koni widzów należy do pani Anny Tyszko. Nagroda honorowa dla najlepszego konia rasy holsztyńskiej. Tę nagrodę wręczy pan Jan Ciesielski. Najlepszy koń rasy holsztyńskiej to Kawaj, którego to konia dosiadał Szymon Stasiak. A właścicielem konia jest pan Zbigniew Dulewicz. Teraz nagroda od Związku Belgijskiego Zangersheide. Najlepszym koniem jest czempion Artur CZ. Najlepszy przedstawicielka tego związku na Polskę pani Joanna Pawlik. Nagroda dla najlepszego konia rasy westfalskiej. Tę nagrodę wręczy pan Jan Ludwiczak. Rubu, tym najlepszym koniem. No i pan Jan hodowli polskiej. I to znowu koń dosiadany przez Łukasza Jończyka i mamy ich hodowcę i właściciela tego konia. I tę nagrodę wręczy pan Ludwiczak, właściciel klubu Agrohandel.
łatwo nie było, ażeby w tym finale dzisiaj wystartować. 105-latków przystąpiło w czwartek do rywalizacji. Pod Dawidem za Majditem, Artur CZ, Don Pinkton Meloni Z, Ramatuel FDS, E-Gold Ruska Z, Lider One, Tavados, Fuerte Ferrero. Okay. Gratulujemy. Dziękujemy, szanowni państwo. Jeszcze raz przypomnę, że sportowym czempionem Polski Młodych Koni w kategorii 5-latków w roku 2022 został należący do pana Jana Ludwiczaka, wyhodowany w Holandii, Ogier Majdit. A dosiadał tego konia Dawid Skiba.